Ja jestem głupi, bo w sumie nie włączyłem niczego i dopiero teraz się podzieją najważniejsze rzeczy. Beyond Two Souls demo, natomiast mnie nie interesuje demo, mnie interesuje pełna wersja tejże gry. I niechaj to działa. Ktoś pyta, gdzie jest Francja. Mam nadzieję, że jest. Zobaczymy. No to nic, zobaczycie, jak ktoś nie widział jeszcze, jak David Cage uruchamia tę grę, to będzie miał teraz niepowtarzalną okazję, by to sprawdzić. Windows PlayStation, tak, zgadza się. Czyli wszystko działa, jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Więc tak, ja się nazywam Maciej Makuła i to jest stream w czasach, kiedy darmozjady wszystkie inne, które streamują w Polsce. Czy ktoś teraz w ogóle streamuje z Polski? Z takich większych kanałów? Podejrzewam, że nie, bo się wszyscy alkoholizują w Krakowie. Wykorzystują to, że jest specjalne powietrze przewiane przez orkan, jak on się nazywa, Janusz bodajże. Natomiast ja postanowiłem, że jak się powiedziało coś, nie zostawia się swoich widzów i się robi. Beyond Two Souls, po polsku dwie dusze. Tadeusz, tak. To jest najbardziej smutny fragment, kiedy kobieta została pomaziona po twarzy. To jest to, jak tam makijaż robi mój chłopak, taka seria jest na tubie. Kto wie, kto ogląda, ten wie, o co chodzi. I teraz się bawi w Snake'a. Co się jej stało z twarzą? No właśnie, właśnie. Dzieci mogą nie znać takich trudnych tematów, ale kobiety noszą makijaże w większości wypadków. Noszą makijaże i się perfumują, ponieważ to jest cytat z Mądrości Ludowej. Ponieważ są brzydkie i śmierdzą. Tyle. No i tutaj niestety nie wyszła ta pierwsza czynność, natomiast nie wiemy, jak wygląda druga, ale to może te doznania dostarczy nam PlayStation 5 albo 4. Idź do Emila komentować. No właśnie nie wyrobię dzisiaj z chęcią. A, i tu jest chronologia. Brakuje nam trochę do prologu, co śmierdzi świństwem, bo chcę to dzisiaj skończyć. Natomiast to jest coś między kolacją, misją, a czy kolację ma ściganą. Czyli była kolacja, która poszła źle, potem była od razu misja, jeszcze wcześniej była ambasada i potem była od razu ścigana. Więc... ciekawe. Nie skończysz dzisiaj. Ho, ho, ho. Zobaczymy. Barto pisze, że Emila jest przerwa, bo dedosują serwery organizatorów. StarCrafty są zawsze failowe. Ktoś tam mówi, że pierwszy raz to widzę, co się rozchodzi. To jest takie tak zwana narracja pocięta niechronologicznie. Znaczy, tutaj widzimy chronologię, natomiast David Cage opowiada nam to tak totalnie bez sensu. Mam nadzieję, że gra zapisała moje postępy z ostatnich wydarzeń, gdzie tam zacząłem tą misję. Ona jest to koszmarnie zrobione. To jest strasznie złe. Jak pozostałe pierdoły są bez sensu, to tutaj jest jeszcze złośliwie, że kiepsko się w to gra. Po prostu. No. Czy watę już utknąłeś w okna, pyta Korwax. Ja mam dobre okna. Plastikowe takie. Strasznie szczelne i mi nie wieje. Ale ja wiem, co to znaczy być biednym. Kiedyś też byłem biedny i też mieszkałem w kamienicy. I jak ktoś teraz mieszka w kamienicy, to ma przesrane, bo wieje, no niestety. Co tam jest? Co to jest za smutna gra, pyta GG? To jest Beyond Two Souls. Długo by tłumaczyć, czym to jest. Ja sam tego nie rozumiem. Właśnie przechodząc tę grę, człowiek próbuje poznać, o co w tym chodzi. Ja przede wszystkim, o co chodziło autorowi scenariusza. Ponieważ tutaj nawet najzwyklejsze rzeczy, ona przedstawia... Z jednej strony normalną dziewczynę graną przez aktorkę Ellen Page w nienormalnych sytuacjach. No nieważne. Niech się dzieje, co chce. To jest teraz scena Metal Gear Solid, gdzie chodzimy tym kobietą i musimy zabić kogoś, wykorzystując nasze supermoce. Problem w tym, że totalnie nie wiem już, co się dzieje, prawdę mówiąc, i gdzie jestem. Aha, już wiem. Dotarłem tutaj i robię śledztwo, wdychając wszystko. Mapa.
jak ktoś nie rozumie, co nie jest dziwne. David Cage wymyślił, że możemy wdychać wspomnienia w ten sposób. Będzie scena w meczecie. Jak ktoś jest muzułmaninem, to będą obrażone jego uczucia religijne. Będą kozy i tak dalej. Uwaga, co tu ze stołem się stało? Duchu. Tak, stół nie żyje, to prawda. Czy została jeszcze jakaś magiczna kropeczka? Znaczy, no, po co mi ten David Cage chce to wytłumaczyć? Ciało. Dotykamy ciało i dowiadujemy się, że... Pojawił się jakiś Ku Klux Klan, sądząc po kolorach, jakie stosowali napastnicy. Znaczy, o co chodzi w tej misji? Na dobrą sprawę nie wiemy. Pracujemy dla CIA, mordujemy murzynów w Afryce. To jest standard. Że od kiedy się okazało, że mogą się reprodukować w Stanach Zjednoczonych, to nie musieli ich sprowadzać z Afryki, więc postanowili pozbyć się oryginalnych tam miejsc pochodzenia. No ale do rzeczy, zaraz. Tu chyba wszystko wykryłam. Muszę pojechać teraz do tego całego meczetu. Pytanie brzmi jak? Ta gra jest smutniejsza niż Klan. Tutaj to, że jest smutna, to nie jest problem. Było dużo smutnych gier. Na dobrą sprawę... Ta gra o zombie, kto się tą dziewczynkę niańczyło. Walking Dead była też smutna, ale nie była tak żenująca jak to. Nawet tamte dziecko, przypomnijmy, tam była historia dziewczynki, która przetrwała apokalipsę zombie i murzyn się nim opiekował. Drama maksymalna. Ciężko wyobrazić sobie większą tragedię. Natomiast Cage postanowił udowodnić, że to nic w porównaniu, co przeżyła ona, Jezus i reszta ludzi, którzy cierpieli. Okej, macajmy to. أن تقرر بشأن مستقبلنا ولكن ذلك من حق شعب بلادنا Nie wiem co to znaczyło, ale David Cage wie. Czarny papież. No właśnie, nie warto. Okej, musimy dojść prawdopodobnie tam. Mówię prawdopodobnie, ponieważ skłamałbym mówiąc, że coś widzę. No ale to nic, idziemy. Idziemy. Nie wiem, czy mnie gra przypadkiem nie nawróciła, bym się udał tutaj, no ale okej. Nie będę tutaj, nie mam zbyt dużych możliwości wyboru, więc. Okej, żadnych diabłów w środku. Że kamerzysta się wyrabia, tak. Pewnie kamerzysta jest reżyserem, bo to jest możliwe, że mieli jakieś cięcia budżetowe. No ja sobie tak słodko chodzę. Nie mogę przejść po Gzymsie, bo to jest niebezpieczne.
I tyle. Słyszę głosy i to jest problem, ponieważ... To nie ja dyszę. Nie strzelaj do mnie, dobrze? Stracił dużo krwi. Umrze, jeśli mu nie pomogę. Boże. To mityczne dzieci w Afryce jednak istnieją i są w tej grze. Wszystko, co złe tu jest. Dzieci w Afryce, Holokaust. Idź wejdź w minę teraz. Sorry, ale nie rozumiem, co do mnie mówisz. Sorry. Salim. Masz na imię Salim. Salim. Jody. Jestem... Jody? Tak, Jody. Jody. O cholera. Chyba mamy towarzystwo. Pomylić. Mały diabeł jest po mojej stronie. O, został ten diabeł jeszcze. Dobra, muszę trochę podejść. Musimy iść, zanim więcej ich przyjdzie.
spróbuj zginąć. Nie. Twoją czarnością i moim duchem będziemy tworzyć niepokonaną drużynę. Wschodzi słońce. Teraz naprawdę trudno będzie nam się ukryć. Wieża. Tam jest wieża. Alturidina Diabila Unek. La Borja Chabot. I tam właśnie muszę pójść. Astaciajcia Abukin Chichi. Et Ali. Et Baini. Co mam do stracenia? Czołgi wyjechały, jaruzelski stan wojenny. To jest wszystko, co najgorsze w tym. Diabeł się ruszył. Ja nie do końca mogę, niestety. A właśnie, to jest ciekawa sprawa. Czemu dziewczynie, skoro jest super amerykańskim wojskiem, nie dali broni? On i tak nie widzi. Czyżby David chciał tutaj zasugerować, że czarni ludzie też mają uczucia? Ta odważna teza nie zostanie przeze mnie niezauważona, ale teraz nie mogę o tym rozprawiać. Zobaczmy. Tu jest mój ten. Ktoś mówi zabij. Nie mogę niestety. Ja bym z chęcią tych wszystkich tutaj się pozbył. Na czele z tym małym pożeraczem pieniędzy od Caritasu. Ale niestety nie mogę. No trudno. Trzeba się będzie przebić siłą. Nie oddalaj się, okej? Okay? Szybko! Pomóż mi! Jeszcze raz. Dobra, szybko. Na górę. Ach. Ach.
Okej, scena na dachu. To jest takie coś gorszego od Wietnamu. Tak to rozumiem. Buka nawet jest. Boże, to jest... Piekło na ziemi. Porody, pożary, buka. Ja się modlę, żeby to się kiedyś skończyło. Żeby był happy end, tylko tyle chcę. أنا لست مستعجلا للانضمام إلى شريف. لقد استولوا هؤلاء الأوغاد على كل المناطق الشمالية. Śmierć. Maczety. Jeszcze tylko smog i w ogóle będzie koszmar. APM-y nawet są. Tak, lusterka z bramy. Nie trzymaj go tak, by się ubrudzić. Spróbujemy się jakoś przeciwstawić. Mogę robić dwie rzeczy. Patrzeć, jak się przytulają. Patrzeć przez przednią szybę. Czy mam jakikolwiek wpływ? To ja kieruję. Kurwa, Aiden! Co to odpierdalasz? Ściągniesz na nas całe miasto! Salim! Zostań tam i nie wychylaj się! Widziałem jak... Oh, Boże. Nie wiem ile lat my już jedziemy, ale to z, tak stąd po prędkości, to przyjedziemy odcinek z Krakowa do Katowic niedługo, a to miasteczko nie było jakieś wielkie. Nawet w Afryce mają lepsze drogi niż u nas. Ale w Afryce dużo dróg robili Polacy. W Arabii Saudyjskiej. Kurwa. Jezu. Tu jest nawet BeamNG. Dokładnie.
انسحب من هنا. Nie widzieli nas. Wszystko w porządku, Salim? Tajeb, tajeb. Lemu zabi ej aza. Tutaj będziemy musieli się rozdzielić. Rozumiesz, Salim? Muszę iść. Ty dalej, doj Caritas. Lana trukuki. Yumkinu nie alpaka u ilaja niebuki. Hasta ci umusa hadatuki. Przykro mi, ale... Nie mogę cię zabrać. Jesteś bardzo dzielnym chłopcem. Bardzo czarnym. Niedługo. Będzie już po wszystkim. Przyjedź do Francji, dostaniesz... I znów będziesz mógł się bawić. Obywatelstwo... socjal. Albo do Wielkiej Brytanii. Tylko wywal paszport w kiblu. Ten tutaj swój afrykański i będzie spoko. Naprawdę. Francja, Wielka Brytania, Holandia, ale Francja przede wszystkim. Paryż, pamiętaj, w Paryżu najlepiej. Albo do Niemiec jeszcze ewentualnie. Nie mam tyle czasu. Okej. No dobrze. Tu jest ta wieża, która wydawało się, że była 100 metrów dalej wcześniej, ale teraz znowu jest tak samo daleko. Cześć, panie murzynie. Niespodzianka. Dobrze. Jaki masz ładny wyraz twarzy, tak by the way. Pokażcie mi wyraz twarzy. Chcę zobaczyć, czy ten człowiek ma emocje. Jest. Bill Cosby. Okej. Okay. Dobra. Jest czas. Okej, okay, a teraz znajdź mi kryjówkę w pobliżu domu. Co to znaczy? Co ja ci mam znaleźć kryjówkę w pobliżu domu? Dobra. Jak rozumiem, problemem jest to, że jest mur. Trzeba jakoś tutaj to przekroczyć, tak? Dobra, zobaczmy, co się stanie. Może wreszcie zginę, jak po prostu wyjdę i przejdę na drugą stronę drogi. Była taka... Nie możemy przejść. Boże, jak ona się skrada. To jest... Jestem ninżą. A, zobaczył mnie tutaj. Czy jednak muszę znaleźć coś Aidenem? Mam straszny problem natury logicznej. To, że ona się przeciśnie przez to. Wiesz, co masz robić. A, trzeba było zrobić to tak. Aiden, znajdź czarnia. Tak, press X to murzyn. Jest pan murzyn tutaj, którego mogę przytulić. I pan murzyn tam. Nie chcę spoilować, ale film dokumentalny Rambo 4 nauczył mnie, jak się wykorzystuje takich panów. Myślałem, że weźmie ten karabin i zrobi fajne zabawy, no ale nie zrobił.
Okej. Widzimy tutaj tak, kilka egzemplarzy. Ja bym podszedł do tego karabinu zamontowanego na dachu i zrobił z niego użytek. Zrobiłbym w ogóle milion rzeczy, ale muszę odkryć tę jedną, którą wymyślił pan David Cage. Bronią. Jak ktoś cię dotknie, tracisz kontrolę. Niech mnie nie dotyka. Nie dam rady do niego podejść. Ty to musisz zrobić, Eli. Dobrze. Teraz jest. Symulator Hitmana. Teraz tak, znaleźć broń. No było 15 tych kałaszy po drodze, ale nie mogłem żadnego... To wygląda jak składowisko broni, nie. Ja bym Boże, czy tu jest broń? Nie. Deską bym go zabił. هذا نعمل على توحيد البلاد ونطرد المتمردين ونعلو الثورة في البلاد ثم نقوم باستعادة النظام. أنا أقترح أنه الجيش الموجود في الجبهة الشمالية أن ننقله إلى الجبهة الجنوبية. Ktoś mówi, że stół. No tu jest wiatrak, który mógłby mu wywołać w głowę. فلهذا يجب علينا أن نطاردهم أينما كان ونجعل توحيد البلاد. هل نسيت لا يوجد لنا أسلحة كفاية؟ نسيتم ذلك؟ أوه، jest tajne pomieszczenie. Uwaga. أنا لا يهمني رأي أمريكا حتى أقدر أحكم في بلدي. كيف لا يهمك أمريكا؟ Jest. هي من أعظم الدول في العالم. Muszę to zrobić. Rozkaz to rozkaz. Ma krew na rękach. Zabija. Chodź i otwórz drzwi. Muszę być pewna, że Jamal nie żyje. Szybko! Hej, okej, przepraszam. Chodź i otwórz drzwi. A! Można było po prostu wejść, tak. Hello. To ja, słodka Ellen Page. Czy to wygląda... Tak, uleć ich i znowu zabij. Ona jest anorektyczką, bo wymiotuje po jedzeniu. I tutaj też David Cage to jest ten bohater. Halo. Okej, okay, Facebook. Fajny aparat w ogóle. I samo jebkę. Jest, to jego ojciec. Salim? Abi! Abi! La no. Abi! O mój Boże. To twój ojciec? Thank you.
لماذا فعلت ذلك؟ فكرت أنك صديقتي. Aiden, ożyw go. No. Znowu płacze, całe życie w... Murzyn wszystko zepsuł. Po co ten mały głupek tu był? Ej, można coś temu go pomacać. Halo. Co ten Cage robi? Z małego też by wyrósł diabeł, a ona się teraz jakieś, ma jakieś problemy. Bo to, że jest małe, to nic nie znaczy, no. O kurwa. Kurwa, musimy się spijać. Możemy skorzystać z samochodu? Czy musimy się zwijać? Dobra, to będzie jakiś cyrk. Trafić w drzwi przede wszystkim. Trochę w lewo. Symulator paraolimpiady. Naprawimy nogę najpierw. Wystarczy wyjść ten. Nie, nie, się nic nie da. Ejdę ci. Możemy wyjść po prostu. Bo... Naprawiłem nogę. Na dachu. No, proszę się ruszyć. Tak.
Coś nie wyszło chyba. Jaka ewakuacja w ogóle? Najlepsza akcja ewakuacyjna, jaką widziałem. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Szef przysłał własny śmigłowiec po agentkę. Góra szaleje za tobą, Jody. Tobą i Aidenem. Jody, wszystko okej? Słuchaj, wiem, że było ciężko, ale już koniec. Wracamy. Nasza kolejna udana misja. Nie zapomnę tego, co tam widziałam, Ryan. Widziałem murzynka. Oni są też w wersji dziecięcej. To jest koszmar. Nigdy. Okej. Symulator obrażenia się. Czy patrzeć w okno, czy wziąć gazetę. Wezmę gazetę. Symulator focha. Realistyczne. Teraz odpowiedz. Wszystko w porządku. Okej. Okay. Nie wiem, co to jest puszka, czy coś takiego. W kieliszku było coś ukryte w ogóle, jeszcze raz. Boli mnie głowa, teraz wybierz tekst. Jak noga? Czekam, aż lek zacznie działać. Jak noga. Jeszcze raz. A nie, to jest wszystko w jednym. Tak ciekawie mi, co będzie w oknie. Okej, teraz okno. Chciałbym go widzieć, jak on pisał ten scenariusz. Za oknem promocji. Dobra, niestety muszę wstać. Nie mogę nic ciekawszego zrobić. Nie mogę jeszcze pofochować bardziej. Społeczność międzynarodowa wyraziła aprobatę wobec wyborów i nowej głowy państwa Jamala Sheikha Sharifa. Jamal Sheikh Sharif. Naprawdę bardzo niebezpieczny watażka. Dziś jednak zaczęły napływać doniesienia o tym, że nieznani sprawcy zamordowali prezydenta i wszystkich pozostałych członków rządu. Musisz znaleźć Jamala i zabić go. Jamal Sharif, nowo wybrany prezydent, miał położyć kres wewnętrznym konfliktom, które od lat pustoszą ten kraj. Przywódcy wielu państw wyrazili oburzenie wobec tego bezwzględnego zamachu na demokratycznie wybranych władzach kraju. Musisz znaleźć Jamala i zabić go. Nie ma zafalczy, Salek! Pakar tu, anaki, zadzika ci! O czym mówisz? Głośniej. Jamal nie był łataszką. Był prezydentem. Wybranym w uczciwych wyborach. No co? My tylko wykonujemy rozkazy. Więc mnie okłamałeś. Witamy w CIA, Jody. To nie jest jakieś jebane kółko różańcowe. Mieliśmy zadanie, wykonaliśmy je i koniec. Może dla ciebie to tylko pieprzone zadanie, ale ja nie będę mordować ludzi, bo wielmożny pan generał miał kurwa jakąś zachciał. Co jest grane?
Posłuchaj mnie. Spokojnie. Rozmawiamy o tym. Manipulowałeś mnie. Bezczelnie mnie wykorzystałeś. Co za różnica? On by tak czy inaczej zginął, rozumiesz to? Żadna ręka! Przeze mnie dziecko straciło swojego ojca! A ja ci ufałam! Bo sądziłam, że to będzie słuszna sprawa! Za kogo ty mnie masz? No powiedz, za marionetkę, którą możesz sobie kurwa powiadać? Wpadliśmy w turbulencję! Kurwa! Nie mogę opanować maszyny! Czy ty wtedy u mnie też mnie opłamałeś? Jody, przestań! Zabijesz nas! Tak, Organ i Janusz był. Rzucam pracę, albo... Zabiłam ludzi. Co się stało? Nie wiedziałam. Nic nie wiedziałam. Robiłam tylko to, co mi kazali. Gdzie jesteś? Clayton jest z tobą? Nie. Nie, nie. Uciekłam. Nie jesteś w stanie od nich uciec. Oni mogą cię wytropić wszędzie. To jest samobójstwo. Posłuchaj mnie. Na pewno się... nie znajdę. Już nie będę ich zabawką. Mówiłem, że jest nowy teledysk. Przekaż, że jeśli będą mnie szukać, to ich zabiję. Jody, posłuchaj. Przekaż im to! Zabiję ich. To jest symulator Sherlocka Holmesa. Czy interesowałem się Starbound? Tak, ale nie bardzo. Okej. Okay. No i teraz dochodzimy praktycznie do końca. Tylko ja sobie zaparzę herbatę, bo... Tak, no wszystko jest jasne. Więc wiemy, czemu była zła. Wiemy, że Indianie ją nawrócili i wiemy, że... Trzeba to będzie jakoś doprowadzić. Jak było na Game Zone? Bardzo fajnie, zaraz opowiem. Zaraz, tylko zrobię cięcie i wracam za 5 minut. 7. Muszę ochłonąć po tym, co zobaczyłem. Jak Cage wspaniale potrafi skonstruować profil psychologiczny postaci. W wiarygodny sposób. Ciach.